Takie kolejki piłkarskie Ekstraklasy Tygrysy lubią najbardziej. Do tej pory aż 27 goli w kolejce numer 15, a to jeszcze nie jest koniec, jeszcze jeden mecz pozostał. Przemek Ofiara, witam w nowym odcinku PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport. W tym odcinku podsumujemy sobie 15 kolejkę. Porozmawiamy też o 16 nadchodzącej kolejce. Będą też oczywiście tradycyjnie fantastyczni goście. Dwóch gości dzisiaj sobie przepytamy na temat Ekstraklasy. Będzie Marcin Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk. Będzie również Piotr Włodarczyk, były gwiazdor Legii Warszawa. Tata Szymona Włodarczyka z Górnika Zabrze. Natomiast zanim rozmowy, zanim wywiady, zanim to całe mięso w naszym programie PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport. Zobaczmy zestaw wyników, rozpiskę tego, jak wygląda 15. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, która jeszcze się, podkreślę, nie zakończyła. Górnik Widzew, od tego meczu zaczniemy. Przebudzenie Górnika, dwa gole Szymona Włodarczyka, o którym jeszcze sobie tutaj troszkę porozmawiamy w dzisiejszym programie. W sumie już 6 goli Włodarczyka w tym sezonie. Dalej Jagiellonia Legia, no to był hit. Aż 7 goli w Białymstoku. Zaczęło się od trafienia Guala, ale potem dla Jagiellonii już tak dobrze nie było. Hat-trick Josue, a mógł przecież nawet 4 gole strzelić, miał kapitalną sytuację na czwartą bramkę. Korona Piast 1-1. No i nawet ten punkt zdobyty nie uratował Leszka Ojrzyńskiego. Po meczu został Leszek Ojrzyński zawieszony. Można to odczytywać oczywiście, że został po prostu zwolniony z funkcji trenera Korony Kielce. Natomiast w Piaście zadebiutował Aleksander Wukowicz, który zastąpił pożegnanego po 5 aż latach pracy w Gliwicach Waldemara Fornalika. Lech Raków, o tym meczu pomówimy sobie na koniec, natomiast przejdźmy do spotkania Lechia-Stal. No, ważne zwycięstwo Lechii, jubileuszowy 200. występ Łukasza Zwolińskiego w Lechii Gdańsk. Jako rezerwowy wchodził, natomiast uratował Lechię Gdańsk przed kolejną stratą punktów. Lechia opuściła strefę spadkową, no i cieszyć się może trener Marcin Kaczmarek, z którym sobie dzisiaj porozmawiamy. No i Zagłębie Krakowia 0-2. Po tym meczu działo się dużo. Na włosku w zasadzie wisi posada Piotra Stokowca w Zagłębiu Lubin. Trzecia z rzędu ligowa porażka Zagłębia. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie Liga plus Puchar, no jest to już czwarta porażka. Nie strzela przede wszystkim goli Zagłębie Lubin. To jest problem. No i przejdę do tego meczu najważniejszego. Tego meczu, na który najbardziej ludzie, kibice czekali. Raków Częstochowa na wyjeździe pokonał Lecha 2-1. Raków zapewnił sobie już mistrzostwo jesieni, to jest bardzo ważne. Dramaturgia była do końca, w samej końcówce gol Rakowa na miarę 3 punktów. Przerwana seria, jeżeli chodzi o Raków, Wladana Kowacewicza, bez puszczenia gola. Natomiast myślę, że w Rakowie i w Częstochowie się nie smucą, myślę, że się cieszą. To był ważny, arcy istotny mecz do wygrania. Raków ma już 7 punktów przewagi nad Legią, ale o tabeli porozmawiamy sobie za chwilę. Była też poza golami, poza fantastycznymi akcjami, poza w sumie ciekawym meczem, była też taka sprzeczka pomiędzy Zbigniewem Bońkiem a Markiem Papszunem, właśnie trenerem Rakowa Częstochowa. Marek Papszun jakiś czas temu stwierdził, że no troszeczkę tutaj współczuje Lechowi Poznań, że musi rozgrywać mecze w trakcie tygodnia, chodziło mu o te mecze w Lidze Konferencji Europy. Natomiast na to zatwitował Zbigniew Boniek, który troszkę skrytykował Marka Papszuna, zarzucając coś jakby brak ambicji. No, czy był zdenerwowany, nie wiem, ale został zapytany w Lidze Plus Ekstra o tę całą sytuację i właśnie możecie zobaczyć na planszy, co Marek Papszun odpowiedział w Lidze Plus Ekstra Zbigniewowi Bońkowi. Jeśli chodzi o pana Bońka, to nie jest on specjalnie autorytetem trenerskim. Osobiście pamiętam jego dokonania w reprezentacji Polski. Sam byłem na meczu z Łotwą, gdzie niestety doszło do dużej kompromitacji. To wszyscy pamiętamy gol Lajzansa. Jerzy Dudek, nie udało się mu tego strzału obronić. Kompromitacja w Warszawie. I chyba on sam osiągnięć za granicą nie miał, choć tam pracował. To może jest wyznacznik, że nie mamy tej historii przez to, że nikt nie umiał jej stworzyć.
Zbigniew Boniek odpowiedział na tego tweeta, jakby koncyliacyjnie nieco. Przyjmuję cios, życzę powodzenia, panie trenerze. Czekam na pańskie sukcesy w pucharach europejskich. I koncyliacyjnie, ale też szpileczka o tych sukcesach w pucharach europejskich była. Ciekaw jestem, czy będzie dalszy ciąg tego spięcia na linii Boniek-Papszun. Natomiast przejdźmy do tabeli. Wspomniałem już o tym, że Raków ma 7 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Tak to właśnie wygląda. 35 punktów Rakowa-Częstochowa. Raków mistrzem jesieni, to już pewne. 28 punktów Legii. 26 punktów szczecińskiej Pogoni. Zaczyna się krystalizować już ta sytuacja w czubie tabeli. Natomiast fatalna jest sytuacja Miedzi Legnica. Zaledwie 6 punktów po 14 spotkaniach Miedź Legnica zespołem, który jest mocno zagrożony spadkiem w tym sezonie. Co ciekawe i co ważne dla kibiców Lechii Gdańsk, Lechia wydostała się, wyczłapała, można powiedzieć, ze strefy spadkowej. No i to jest w dużej mierze zasługa trenera Marcina Kaczmarka, z którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zanim Marcin Kaczmarek, będzie jeszcze wcześniej inny gość, również fantastyczny, Piotr Włodarczyk, były piłkarz Legii Warszawa. No a dziś tata gwiazdy zabrzańskiego Górnika, Szymona Włodarczyka, który strzela gola za golem. Już 6 trafień Włodarczyka w tym sezonie Ekstraklasy. Zapraszam na rozmowę z Piotrem Włodarczykiem. Z nami jest już Piotr Włodarczyk, były piłkarz Legii Warszawa, tata Szymona Włodarczyka, gracza Górnika Zabrze. Dzień dobry, panie Piotrku. Dzień dobry. Panie Piotrze, 92 gole pan ma w Ekstraklasie, pana syn 6 goli, 2 gole wam wspólnie brakuje do setki, no ale mam jeszcze inne pytanie. Czy Szymon pana dogoni, czy Szymon pana wyprzedzi, jak pan to widzi? O, no tą setkę wspólnie niedługo myślę, że jest szansa, żeby to się udało. Ale czy Szymek tyle bramek na szelowych zagrał, ciężko powiedzieć. No, kiedyś troszeczkę trudniej się wyjeżdżało za granicę i jednak ci napastnicy dłużej grali w polskiej ekstraklasie i mieli większe szanse zdobyć tą setkę. A patrząc na to, jak teraz wygląda rynek i na zachodzie i w naszej ekstraklasie, także ktoś zagra 1-2 sezony dobre i już raczej jest bliżej wyjazdu niż pozostania w ekstraklasie. Tak jak mówiliśmy, 6 goli Szymka w tym sezonie Ekstraklasy. Po 15 kolejkach można być zadowolonym z takiego wyniku? Pana satysfakcjonuje? I czy Szymka też satysfakcjonuje taki wynik? Znaczy, no, mnie na pewno satysfakcjonuje, nie ma co ukrywać, bo to trzeba powiedzieć sobie, to jest taki pierwszy jego sezon, gdzie w miarę regularnie gdzieś tam gra w tej Ekstraklasie. Gdzieś patrząc na to, ile rozegrał spotkań i nawet na przeliczenie na minuty, to wychodzi bramka praktycznie co 90 parę minut, także to jest, uważam, bardzo dobry wynik i jest jeszcze nastolatkiem, także no też 6, które strzelił do tej pory, uważam, że to jest niezły wynik, aczkolwiek Szymek ma apetyt na to, żeby więcej strzelać i ma ten dar, taki smykałkę do tego, żeby w tych sytuacjach się znajdować i strzelać bramki i myślę, że te bramki będą kolejne padały. Smykałka to myślę, że wynika z dobrych genów, natomiast proszę powiedzieć, czy po każdym meczu wy rozmawiacie i jak te rozmowy wyglądają? Czy to są rozmowy takie analityczne o tym, jak Szymek wyglądał na boisku, czy w ogóle samym meczem się nie zajmujecie? Nie, no rozmawiamy, tu nie ma co ukrywać, że rozmawiamy i to tak trwa już od lat i zawsze tam gdzieś próbujemy analizować, co zrobił dobrze, co zrobił źle, co można, nad czym trzeba jeszcze pracować, bo jest jeszcze trochę rzeczy do poprawy i tu nie ma co w ogóle się z tym kryć. I najważniejsze, żeby z meczu na mecz się rozwijał, żeby poprawiał te rzeczy, nad którymi musi pracować i żeby to szło pomalutku do przodu. Ja myślę, że właśnie tak jest. I oczywiście po meczach trzeba też, jak jest coś dobrze, pochwalić i pogratulować, ale patrząc też na to, na przykład nawet w takim meczu jak gdzie wygrywając Widzewem jest 3-0, to są też takie niektóre momenty, gdzie naprawdę można gdzieś tam coś jeszcze poprawić i też trzeba z tego wyciągać wnioski i chodzi o to, żeby się przede wszystkim rozwijał. A jak Szymek reaguje, jak go tata skrytykuje? Nie, no przyzwyczaił się. Znaczy, to jest taka krytyka, bardziej to nie może, że krytyka, ale bardziej taka, Szymek jest na tyle świadomym zawodnikiem, że jeżeli mu się powie i gdzieś tam wspólnie rozmawiamy o tym, to on wie na przykład, że faktycznie gdzieś tam są pewne rzeczy, które można poprawić. Za bardzo nie dyskutuje, także często się zgadzamy z tym. On ma świadomość tego, nad czym musi pracować, co ma dobre, co trzeba, że tak powiem, jeszcze bardziej rozwijać, a nad czym, co trzeba poprawiać. Także tu akurat ta współpraca, można powiedzieć, dobrze przebiega.
Panie Piotrze, no oczywiste jest to, że młodzi piłkarze, a bardzo młodym piłkarzem jest Szymek, marzą o, cóż, no, o hymnie Ligi Mistrzów, marzą o dobrej lidze zagranicznej, fajnym klubie za granicą. Pewnie Szymek też o tym marzy. Natomiast proszę powiedzieć, jaki jest w ogóle plan na karierę Szymka? Kiedy chcielibyście, żeby on wyjechał za granicę? Czy w ogóle są już jakieś zainteresowanie klubów zagranicznych jego osobą? Ja powiem tak, no, zainteresowanie klubami zagranicznymi już jest od paru lat. Jeszcze jak grał w Legii Warszawa i czy to w drugim zespole, czy w Akademii. Szymek grał też regularnie we wszystkich kategoriach wiekowych reprezentacji i gdzieś tam w tych notesach zagranicznych klubów on jest dość mocno zapisany, powiem szczerze, i były i oferty nawet, jak jeszcze był w Legii Warszawa, zagranicznych klubów, i to nawet konkretne, ale razem z Szymkiem stwierdziliśmy, że to jeszcze nie był czas na to, żeby wyjeżdżać, że Szymek chce pograć trochę w Ekstraklasie, tego doświadczenia nabrać, obycia z seniorską piłką, także no, zobaczymy. No, wiadomo, że to każdy piłkarz, czy to młody, czy starszy, chciałby się sprawdzić gdzieś tam w lepszych ligach, grać za granicą, w dobrych klubach. I on też ma takie marzenie, ale na razie spokojnie, tak daleko nie wybiegamy. Na razie jest, że tak powiem, ten plan, który on sobie też założył, zmienił barwy, poszedł do Górnika Zabrze, te minuty łapie, bo tu też o to chodziło właśnie, żeby tych minut w tym wieku łapał jak najwięcej. Łapie te minuty, strzela bramki, nabiera doświadczenia, także dużo pracy przed nim jeszcze i na razie spokojnie w tą przyszłość patrzymy. Najważniejsze, żeby grał regularnie teraz w Ekstraklasie. A ewentualny powrót do Legii w ogóle wchodzi w grę? Znaczy, to wszystko wchodzi w grę tak naprawdę. Tutaj nigdy. Ja też 3 razy wracałem do Legii Warszawa, także tutaj nie ma co gdzieś tam, jakby mówić, że nie ma takich opcji. No wszystko jest możliwe, wszystko jest brane pod uwagę, ale na razie, tak jak powiedziałem, no Szymek skoncentruje się na tym, żeby grać jak najlepiej w Górniku Zabrze, jak najlepiej się rozwijać, bo żeby ta praca jego przynosiła efekty, to musi mieć spokojną głowę i, tak jak mówię, pracować. A co będzie, no to będzie czas na to, żeby się nad tym zastanawiać. Panie Piotrze, rozmawiając z Panem, nie mogę nie skorzystać z okazji i nie zapytać o to, jak w Pana oczach wygląda porównanie piłkarza Piotra Wodarczyka i piłkarza Szymona Wodarczyka. Co Wy, jako ojciec i syn, i obaj napastnicy, macie podobnego, a czym się jednak różnicie? No podobnie, na pewno mamy tą taką swobodę do znajdowania się w sytuacjach bramkowych. Szymek też to ma i tu w tych kwestiach za bardzo nawet nie trzeba mu tłumaczyć, bo on działa instynktownie na boisku bardzo często. Myślę, że patrząc na to, jak wygląda teraz szybkościowo, to jest chyba szybszym zawodnikiem niż ja byłem. Także no, ma duży potencjał, naprawdę duży potencjał. No wiadomo, że jeszcze tam musi troszeczkę masy nabrać, troszeczkę popracować właśnie nad siłą, ale to tak mówię, to nie jest jakiś problem z tym, żeby to wytrenować, tylko też nie można iść za szybko, bo można by to zrobić na siłowni w 2-3 miesiące, ale to nie chodzi o to, żeby się szybko od razu stać jakimś szerokim i kwadratowym zawodnikiem w cudzysłowie, tylko żeby to etapami szło pomalutku i nabierał właśnie tej masy i siły, ale to jeszcze przyjdzie z czasem. We wrześniu Szymon zadebiutował w koszulce z orłem na piersi w kadrze U21. Jak to jest, kiedy tata ogląda syna w reprezentacji Polski, biało-czerwona koszulka, ogromna duma? No jest duma, nie ma co ukrywać, no bo Szymek też jest dumny i szczęśliwy, że może grać w reprezentacji. No myślę, że to marzenie każdego zawodnika, żeby zakładać taką koszulkę z orłem na piersi. Ja też miałem tą przyjemność grać, czy to w młodzieżówce, czy w olimpijskiej reprezentacji, nawet w pierwszej, ale tak jak mówię, no to jest też ciężka praca, wyrzeczeń bardzo dużo. Szymek w każdej kategorii wiekowej grał w tych reprezentacjach, praktycznie w każdej strzelał bramki. Także dużo pracy to jest, żeby się w tej kadrze znaleźć, którą musiał wykonać, ale no, tak jak mówię, no, cały czas jest na etapie jakby rozwoju i jeszcze więcej pracy. Ale duma jest ogromna, ukrywać, jak człowiek siedzi na trybunie, może patrzeć na to i posłuchać hymnu, jak jego syn gra. Super. Tak sobie myślę, panie Piotrze, jeszcze o Szymonie w Górniku Zabrze. No i mając obok siebie takiego piłkarza jak Łukasz Podolski, no to trudno nie mieć ułatwionej drogi do wielkiej kariery, no bo on może się poradzić Podolskiego w każdej chwili, może podpatrywać go, jak on zachowuje się i na boisku, i poza nim. To akurat chyba ogromny plus gry właśnie w Górniku Zabrze Szymona. No nie ma co ukrywać, że też Lukas jest takim zawodnikiem też, że
raz, że jest doświadczonym, jest mistrzem świata, grał w najlepszych klubach w Europie, a dodatku do tego chce tą wiedzą się dzielić z młodymi zawodnikami i nie jest taki zamknięty w sobie, tylko tą wiedzę chce przekazać. No i Szymek też próbuje z tego czerpać i korzystać i na treningach gdzieś tam rozmawiają. Łukasz mu dużo podpowiada, jak się zachowywać na boisku, co robić. Nieraz też burę dostanie, jak coś źle zrobi, ale to jest naturalne, bo to, żeby się rozwijać, to też trzeba ryzykować, też trzeba podejmować pewne decyzje. I myślę, że to jest duży kapitał dla Szymona, że może od takiego zawodnika jak Łukasz czerpać. I tak jak powiedziałem, no, bardzo fajne jest też to, że Łukasz chce się dzielić tą wiedzą. A na jakim piłkarzu, na którym piłkarzu Szymon się wzoruje? Jest to Piotr Wodarczyk, czy jakiś piłkarz ze współczesnych czasów? Nie, na mnie się nie wzoruje. Mnie to nawet nie... Ja grałem, myślę, że bardziej na współczesnym. No, Szymek to jest zawodnikiem, no wiem, typowa dziewiątka, tak? No, to jest zawodnik, który gdzieś tam najlepiej czuje się w polu karnym, gdzieś tam przodem do bramki, tyłem do bramki też sobie daje radę, także no, dużo takich typowych dziewiątek teraz nie ma, no jest Robert Lewandowski, wiadomo, że no myślę, że na nim też się gdzieś tam wzoruje, bo to jest też zawodnik, który naprawdę z niego to trzeba czerpać i jeżeli jest okazja go podpatrywać, to trzeba jak najczęściej na to zwracać uwagę i oglądać, no bo Robert też ciężką pracą doszedł do tego, gdzie jest teraz, no jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, także no tutaj, tak jak mówię, nie dość, że bardzo dobry napastnik, to jeszcze nasz rodak i można być też dumnym, że w naszej pracy gra taki zawodnik jak Robert Lewandowski. Panie Piotrze, nie mogę nie zapytać o Legię Warszawa, klub, który z pewnością w Pana sercu wciąż jest. Legia Warszawa po wysokim zwycięstwie efektownym z Jagiellonią Białystok. Natomiast patrząc na tabelę, no to 7 punktów straty do Rakowa Częstochowa dużo. No nie jest to mało, trzeba przyznać, że to jest dużo, 7 punktów, to są praktycznie no 3 mecze, Raków musiałby się gdzieś tam potknąć, Legia wszystko wygrać, no wiemy, że Raków gra teraz bardzo pragmatycznie i dąży do, w każdym meczu do tego, żeby mecze wygrywać, nawet patrząc po tym ostatnim spotkaniu grając w Poznaniu, gdzie mieli remis, można powiedzieć, niektóre drużyny by się pewnie zadowoliły takim remisem, a Raków chciał wygrać to spotkanie i w doliczonym czasie jeszcze strzelił bramkę i wygrał. Legia, ja myślę, że to i tak trzeba być zadowolonym. Znaczy wiadomo, że no w Legii nigdy nie można być zadowolonym do końca, bo zawsze jest walka o mistrzostwo, ale myślę, że przed sezonem, patrząc po tym, co było w zeszłym rozrywkach, w zeszłym sezonie, to uważam, że ta praca została bardzo dobrze wykonana. Ten zespół wygląda coraz lepiej. Na początku sezonu ta gra może nie kleiła się tak dobrze, tak jakby to kibice sobie życzyli, żeby dla oka ładnie, pięknie, ale te punkty były łapane, a teraz są i punkty i ta gra dużo lepiej wygląda, te zwycięstwa są przekonujące, Legia dominuje w tych spotkaniach i myślę, że ta droga, która została obrana, idzie w dobrym kierunku. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale troszkę to ostatnio wygląda tak, że Legia gra dobrze wtedy, kiedy dobrze gra Josue, a kiedy Josue ma gorszy okres, Legia ma problemy, bo nie ma kto generalnie rozprowadzać piłek tej gry, prowadzić. Kiedy Josue zagrał kapitalny mecz z Jagiellonią Białystok, strzelił 3 gole, mógł strzelić nawet 4, no to Legia błyszczała, Legia była fantastyczna. Dużo pana zdaniem również od Josue zależy w Legii? To ja się powiem tak, no... Granie Josue też się trochę zmieniło w momencie, jak trener zmienił ustawienie grania i grają trójką obrońców, jest 5 w drugiej linii, czyli tak jakby 3 pomocników w środku pola, jest 2 napastników i Josue też jest troszeczkę łatwiej wtedy grać, ma więcej miejsca, może grać tą swoją grę taką, jak grał w poprzednim sezonie, troszkę się może cofnąć, ma troszkę więcej swobody i też mu to granie lepiej zdecydowanie wychodzi. Nawet i widać, że patrząc po statystykach i po tych wynikach biegowych też dużo więcej biega i myślę, że to ustawienie, które gdzie trener przeszedł na 3-5-2 dużo ładniej i lepiej wygląda w grze ofensywnej i Legia tworzy tę sytuację i kreuje. Wcześniej w tym ustawieniu 4-1-4-1, co trener Rujanicz grał, to Legia też wygrywała, ale może nie tak przekonująco i nie tak przekonywująco jak teraz. Teraz to wygląda na pewno zdecydowanie lepiej i myślę, że zawodnicy w tym ustawieniu czują się tak jakby swobodniej i dużo więcej sytuacji kreują. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę i cóż, oczywiście trzymamy kciuki za Szymka. Niech jak najszybciej w tej dorosłej kadrze już debiutuje. Dziękuję bardzo. Tyle Piotr Włodarczyk, a my nie zwalniamy tempa i na łączach z nami jest już kolejny gość, a tym gościem jest oczywiście Marcin Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk. Za chwilę rozmowa z Marcinem Kaczmarkiem.
Z nami jest już Marcin Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, kłaniam się. Panie trenerze, zwycięstwo, wreszcie zwycięstwo Lechii Gdańsk. Wy wyszliście ze strefy spadkowej. Krok w dobrym kierunku chyba. No wreszcie zwycięstwo u siebie, bo wcześniej wygraliśmy również w Lubinie i z Krakowem w Krakowie, także oczywiście to było nam bardzo potrzebne, bo od maja zespół nie wygrał w meczu domowym, a to jest dla nas szalenie istotne w kontekście tej sytuacji, w jakiej znalazła się Lechia. Chcieliśmy tą pasę przerwać. No i po takim ciężkim meczu, trudnym dla nas, zainkasowaliśmy 3 punkty. Chciałem zapytać o te początki pana w Lechii i taki fakt, że w ogóle pan został trenerem Lechii Gdańsk. Czy, no bo sytuacja Lechii Gdańsk była trudna, bardzo trudna, kiedy pan ten klub obejmował. Natomiast czy sentyment do Lechii Gdańsk i fakt, że był pan wcześniej piłkarzem, trenerem tego zespołu sprawił, że zgodził się pan tak ciężki, tak gorący stołek objąć? Tak, no na pewno ja niejednokrotnie podkreślam, że Lechia jest moim klubem. Wychowałem się w tym klubie od dziecka, w zasadzie przeszedłem wszystkie szczeble od trampkarza po piłkarza pierwszej drużyny. Później w takim trudnym momencie dla Lechii, kiedy ten klub się odbudowywał, byłem jego trenerem. Udało się awansować na zaplecze ekstraklasy, także no to jest klub, który jest szczególny dla mnie i pojawiła się ta oferta w takim momencie trudnym dla Lechii. Ja od dłuższego czasu byłem bez pracy i oceniłem, że oprócz tego, że to jest klub ważny dla mnie, no to jest też taki moment, w którym z ekstraklasy nie odmawia się takim ofertom. Także no tutaj nie miałem jakichś wielkich dylematów. Decyzja była bardzo, bardzo szybka i zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie w tej sytuacji, bo no ta sytuacja w tej chwili jest troszeczkę lepsza, natomiast no nadal jest dość trudna. Musimy robić wszystko, żeby tych punktów do zimy zgromadzić jak najwięcej i jakoś konstruktywnie przeanalizować to, co za nami. No i wzmocnić ten zespół i zimą ruszyć do tych przygotowań już z takim większym optymizmem. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, jak wchodzi się do szatni pełnej piłkarzy rozbitych po początku sezonu, no bo atmosfera w zespole, w drużynie może być świetna, ale tak naprawdę atmosferę determinują wyniki. Jeżeli wyniki są fatalne, to ta atmosfera jest razem z tymi wynikami fatalna. Jak trudne było podniesienie po prostu tych chłopaków? No to jest oczywiście proces, on cały czas trwa. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale ważne było to, że była przerwa na reprezentację. Ja miałem trochę więcej czasu na to, żeby z piłkarzami porozmawiać, żeby dotrzeć do każdego z nich tak bardzo indywidualnie. Poświęciliśmy na to bardzo dużo czasu. Później pojechaliśmy na takie mini zgrupowanie do Cetniewa, gdzie przez 2 dni również no, każdą godzinę, każdą minutę staraliśmy się wykorzystać nie tylko w treningu, ale przede wszystkim w dialogu. No myślę, że udało się dotrzeć do piłkarzy. Oni są na tyle świadomi i doświadczeni, że wiedzieli doskonale, w jakiej Lechia jest sytuacji, że to, żeby to ruszyło, no to musi ruszyć razem, że każdy musi być świadomy powagi sytuacji. No i jestem przekonany, że w tej chwili ta sytuacja już jest na tyle opanowana, jeżeli chodzi o tą kwestię mentalną, o tą kwestię szatni, że no zdajemy sobie sprawę, że no musimy jakby bardzo ciężko pracować każdego dnia, żeby tą Lechię wyciągnąć na prostą. A tak jak powiedziałem wcześniej, no tutaj jest taka grupa zawodników, która przeżyła w Lechii wiele sytuacji takich pozytywnych bardzo, bo puchary, zdobycie Pucharu Polski, wysokie miejsce w lidze, ale też taki moment kryzysowy, kiedy Lechia w jednym sezonie za trenera Stokowca też musiała uciekać z tych rejonów spadkowych, także no jest jakiś punkt odniesienia. Najważniejsze, że zawodnicy rozumieją jakby jak to jest istotne, jak to jest ważne w tej sferze mentalnej. I każdego dnia pracujemy nad tym, żeby ta forma też rosła i oczywiście te zwycięstwa, które ostatnio były naszym udziałem, mogą w tym tylko pomóc, bo tak jak pan powiedział słusznie, to wynik zawsze będzie budował atmosferę. Udało się tą kolejną złą pasę przerwać poprzez to zwycięstwo w meczu u siebie, także no, tych symptomów optymistycznych jest,
jest sporo, ale my raczej skupiamy się na tym, co przed nami, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero pierwszy krok do tego, żeby z tej trudnej sytuacji wyjść. Panie trenerze, mówił pan i o atmosferze, i o szatni, i o kluczowych piłkarzach. I właśnie o tych kluczowych piłkarzy chciałbym zapytać. No bo oczywiste jest to, że trener wszystkiego nie zrobi. Trener nie porozmawia z każdym zawodnikiem. Trener jako jedyny nie będzie tej atmosfery w zespole budował. Za to są odpowiedzialni też zawodnicy starsi wiekiem i stażem również. I czy tacy piłkarze jak Duszan Kuciak i Flavio są zawodnikami, którzy tę atmosferę, która była słaba, poprawiają, budują tę atmosferę w Lechii? Ja myślę, my zaczęliśmy też od takiej decyzji, jeżeli chodzi o wybór kapitana i rady drużyny. Zostawiliśmy to zespołowi, bo ja oceniłem, że tak naprawdę przedstawicielem zespołu musi być człowiek wybrany przez zespół. Te wybory były transparentne i to nie tylko Duszan Kuciak czy Flavio, ale też kolejni piłkarze, którzy są tutaj ze sporym doświadczeniem, muszą pracować nad tym, żeby ten kolektyw budować. Jestem przekonany, że w tej chwili tak jest. No, ci ważni piłkarze odpowiadają najlepiej, jak mogą na boisku. Widzimy, że w takich kluczowych momentach pełnią bardzo ważne role. Duszan broni czasami trudne sytuacje. Flavio strzeli już kilka bramek, ale myślę, że ten team spirit jakby buduje się wokół większej ilości piłkarzy. Oni mają wpływ na to, co się dzieje bezpośrednio. Tak jak pan słusznie zauważył, my jako sztab możemy nakierowywać na pewne sytuacje, na jakąś drogę, ale jeżeli piłkarze nie pójdą w tą samą stronę, no to nic nie zdziałamy. Ja na szczęście jestem głęboko przekonany, że ta grupa ludzi jest no, na tyle świadoma, że te najtrudniejsze momenty już za nami i będziemy starali się tylko iść do przodu. Jeszcze za czasów poprzedniego trenera Kaczmarka bardzo dużo mówiło się o konfliktach w drużynie Lechii Gdańsk. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły oczywiście, ale proszę powiedzieć, czy jakiekolwiek właśnie, jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek konflikty już w Lechii są absolutną przeszłością? Przede wszystkim musimy zacząć od jednej rzeczy. To są profesjonalni piłkarze, wykonują swój zawód najlepiej, jak potrafią, powinni to robić każdego dnia. To nigdy nie będzie tak, że w takiej grupie dorosłych mężczyzn, którzy mają swoje życie również pozasportowe, rodziny i funkcjonują na co dzień, że oni muszą być w jakichś bardzo zażyłych relacjach poza treningiem, poza pracą. Natomiast muszą się szanować, muszą wykonywać swoje obowiązki na maksa, bo są zawodowcami. Jestem przekonany, że ta drużyna jest w pełni tego świadoma i myślę, że te ostatnie mecze i to, co dzieje się dzisiaj w Lechii tutaj na co dzień zmierza ku temu, że tak jest i nie mam co do tego wątpliwości. Panie trenerze, przed sezonem rozmawialiśmy z Sebastianem Milą, byłym piłkarzem Lechii Gdańsk. No i on nam powiedział, że w tym sezonie może wystrzelić talent Jakuba Kałuzińskiego, że to jest jeden z największych talentów w Lechii Gdańsk, nie tylko w Lechii, ale też w całej ekstraklasie. Widzi pan w Jakubie perełkę? Jest kilku młodych piłkarzy, którzy aspirują mocno do tego, żeby grać w pierwszej jedenastce. Kuba jest jednym z nich, natomiast no, oni muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak dużo pracy ich czeka, żeby wejść na ten odpowiedni poziom, na ten wyższy level, najpierw w ekstraklasie. Mam nadzieję, że później oczywiście te talenty się ich rozwiną. Obserwujemy ich na co dzień. To jest zawodnik, który ma spory potencjał taki piłkarski, jeżeli chodzi o indywidualne umiejętności, natomiast no, ma też swoje deficyty, jak to bywa w tym wieku. No i trzeba nad tym każdego dnia pracować. Panie trenerze, czy myśli pan już o zimie? W sensie chciałem zapytać o transfery, bo te Lechie trzeba wzmocnić. Przed tym sezonem Lechia nie została jakoś specjalnie osłabiona osobowo, ale wzmocniona też za bardzo nie została, więc ta zima wydaje się kluczowa. My jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie z zarządem klubu. Na razie wyznaczamy sobie takie te krótkoterminowe cele, o których mówiłem. Przygotowujemy się od meczu do meczu z określoną grupą piłkarzy. Mówiliśmy się w ten sposób, że zimą oczywiście siądziemy, przeanalizujemy to, co się wydarzyło w tym ostatnim czasie i ja nie ukrywam, że liczę na to, że do Lechii dołączy kilku wartościowych graczy zimą, bo niezależnie od sytuacji, to ja jestem takiego zdania,
że żeby zespół się rozwijał, to musi być jakby w ciągłym ruchu, również personalnym. Także mam takie zapewnienie, że oczywiście siądziemy na spokoju, przeanalizujemy i będziemy podejmować te decyzje personalne w tym okienku zimowym. Jakie pozycje są najbardziej newralgiczne? Na jakie pozycje najbardziej pan potrzebuje nowych zawodników? No ja w tej chwili nie będę mówił o personaliach, bo przed nami jeszcze są bardzo ważne mecze i tak jak powiedziałem, ja wierzę w tą grupę ludzi, która jest. Niektórzy z tych graczy mają też coś do udowodnienia, niektórym w czerwcu kończą się kontrakty, także muszą bardzo mocno pracować na to, jaka będzie ich przyszłość. I dzisiaj ostatnim, o czym chciałbym mówić, to jakby te konkrety i personalia, na których będziemy szukać zimą piłkarzy. Jasne. Jeszcze chciałem zapytać, panie trenerze, o zawodnika, który jest gwiazdą Lechii Gdańsk, o Flavio Paixão. Pomimo już zaawansowanego piłkarsko wieku, ten człowiek cały czas strzela gole. Już jest w klubie 100. Zadziwia pana to, co robi Portugalczyk na boisku? Na pewno jestem bardzo zadowolony z tego, jak funkcjonuje w tej chwili na co dzień, jak pracuje, jak jest zaangażowany. I na pewno no to jest jakiś ewenement. W tym wieku oczywiście nikt nikomu nie zagląda w metrykę, ale prezentuje cały czas wysokie umiejętności, cały czas w każdym zasadzie meczu stwarza zagrożenie dla przeciwnika. Mnie to może tylko cieszyć, bo w tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Lechia, tacy jakościowi gracze są na wagę złota. Dwumecz z Legią przed wami, panie trenerze. Liga plus Puchar. Jaki jest cel minimum na te dwa mecze? Nie ma celu minimum. Staramy się, tak jak powiedziałem, podchodzić do każdego spotkania odrębnie, przygotować się do niego na tyle, na ile można maksymalnie skoncentrować i próbować walczyć o punkty. Najpierw gramy mecz ligowy, po meczu ligowym będziemy zastanawiać się, jak przystąpić do tego pucharowego, zdając sobie sprawę, że gramy z zespołem klasowym, z zespołem, który gra w tym roku, zresztą jak zawsze, on te najwyższe laury w polskiej piłce i zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo trudne zadanie i spore wyzwanie przed nami. Kto dostanie zadanie pilnowania Josue? Po ostatnim meczu można się troszeczkę bać tego zawodnika. No oczywiście to jest indywidualność. Wiadomo, że to jest piłkarz, który w dużym stopniu decyduje o grze ofensywnej Legii i trzeba na niego zwrócić baczniejszą uwagę, ale myślę, że w takich działaniach jako całość, jako zespół, jako organizacja gry w defensywie, to nie jest łatwe. Postaramy się jakoś temu zaradzić. Panie trenerze, już tak na koniec, nie mogę nie zapytać. Jest cały czas kontakt z tatą, pan Bogusław radzi, jak tutaj Lechię oczywiście ustawić, jaką taktyką zagrać? Nie radzi. Nie ma rozmów z, o typowo. No, proszę pana, są rozmowy. Oczywiście są rozmowy o piłce, bo być muszą w rodzinie piłkarskiej. Mamy do siebie olbrzymi szacunek, rozmawiamy, natomiast te sprawy bieżące to jakby są poza takimi dyskusjami. Tutaj tak powiem, jest za dużo pracy wewnątrz, za dużo ludzi odpowiedzialnych za to, jak to przygotować, żebym ja dyskutował jakoś w szczegółach na ten temat. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie trenerze. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. I jak zwykle po wywiadach przechodzimy sobie do stałego punktu naszego programu, czyli wybierzemy sobie bohatera i antybohatera 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Bohaterem będzie dzisiaj ten, który często u nas był antybohaterem, czyli Josue. Josue, w którego czasami wstępuje diabełek i zachowuje się źle, zachowuje się niewłaściwie, zdarza mu się nie podać ręki rywalowi, zdarzają mu się jakieś niekonwencjonalne wybuchy, niekonwencjonalne zachowania na boisku. Natomiast uczciwie trzeba go za tę kolejkę, za kolejkę numer 15 pochwalić, ponieważ Josue 3 gole, hat-trick, poprowadził Legię do zwycięstwa z Jagiellonią aż 5-2. Natomiast trzeba przyznać, że Josue mógł nawet 4 gole w tym spotkaniu strzelić, nie wykorzystał w końcówce bardzo dobrej sytuacji. No i pytanie, czy Josue może być typowany do roli MVP rundy jesiennej piłkarskiej Ekstraklasy? Piszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem Josue jest kandydatem do tytułu MVP. Bohatera mamy już omówionego, natomiast przejdźmy do tradycyjnie antybohatera. Zanim sobie chwileczkę o nim porozmawiamy, zobaczcie krótki klip
filmowy z udziałem właśnie antybohatera 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Człowiek tak, chłopaków i tego sztabu, gdyby nie my, to byście dzisiaj zapierdzielali do niepołomit na mecz. Tak. No cóż, Piotr Stokowiec twierdzi, że dzięki sztabowi, dzięki piłkarzom kibice nie muszą za przeproszeniem, w cudzysłowie, zapierdzielać do niepołomic. No, jak tak dalej pójdzie, to trener Stokowiec będzie musiał zapierdzielać do pośredniaka, bo praca w Zagłębiu Lubin się szybko skończy, ale oczywiście nie życzymy źle. Życzymy, żeby Zagłębie wróciło na dobre tory, bo na pewno szkoda kibiców, szkoda takiego klubu, szkoda fajnego stadionu, także zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało w Zagłębiu Lubin. Natomiast Piotr Stokowiec jako przedstawiciel Zagłębia Lubin jest kandydatem do bycia antybohaterem 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. No dobrze, skończyliśmy sobie omawianie tego, co działo się w 15. kolejce naszej ligi. Przejdźmy do 16. kolejki. Zobaczmy, jak wygląda rozpiska tego, jak będą grali. Zobaczmy, jak wygląda rozpiska 16. kolejki Ekstraklasy. Stal Zagłębie od tego meczu zaczniemy w piątek o 18. Legia Lechia, mecz chyba hitowy. Mecz, który interesuje i kibiców Legii i Lechii, ale też kibiców ogólnie Ekstraklasy. W bardzo fajny sposób ten mecz zapowiedziała Legia Warszawa, która, no pytanie, czy po tym spotkaniu będzie mogła otwierać szampany, czy nie? Zobaczcie. A kurczę, poczekaj, no zostaw. Kacper, kręć, ja dokończę. Ogromne brawa dla Legii Warszawa za pomysłowość. No, działo się tam. Ogromne brawa dla Legii Warszawa za pomysłowość. Można się na pewno uśmiechnąć. No pytanie, czy piłkarze będą się mogli uśmiechnąć również po meczu z Lechią Gdańska. Przypomnę, że dwa mecze z Lechią czekają Legię nie tylko w lidze, ale również w Pucharze Polski. Zobaczmy, jak dalej wygląda rozpiska 15. kolejki. Piast Warta, sobota 12:30. Krakowie Jagiellonia, sobota 15. Sobota 17:30. Pogoń Górnik, Raków Wisła. Ciekawe spotkanie w sobotę o 20. Miedź Śląsk, niedziela 12:30. Widzew Radomiak, niedziela 15. Kolejkę zakończymy w niedzielę spotkaniem Lecha z Koroną. Koroną już z nowym trenerem, bo zwolniony został, tak jak już wspominaliśmy, Leszek Ojrzyński. Dziękuję bardzo, że oglądaliście dzisiejszy odcinek programu PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport. Jeżeli wam się podobał, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, zaznaczajcie dzwoneczek. Jeżeli wam się coś nie podobało, komentujcie, piszcie nam, postaramy się to dla was zmienić. Bądźcie z nami, oglądajcie inne nasze produkcje na kanale YouTube'owym Super Express Sport. Widzimy się za tydzień w programie PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport. Do zobaczenia. We'll be right back.